trzecie wranie w dobę, to na Gryżycach dobry wynik. Widać, że jakieś ryby tu jeszcze są. No, tak to wygląda. Znowu na bałwanka. Czekaj, tu się coś za siatka zahaczyło. O. Chodź do góry, ja wezmę kij. Czekaj. Co on tu ma? Nie wiem. Jakiś raki? Raki, nie? No raki. Raki wpierdziela. Chyba nie raki wpierdziela. Cały brązowy. Końcówki raka. No. No. Trzecie branie, tak jak wspomniałem. Jestem zadowolony. Minęła doba. No doba i dwie godziny. Jest trzecia ryba. Widać ewidentnie, że wchodzą w punkt G. Łapie w rowie. Ale o tym powiemy później, jaka miejscówka jest. Bo widać ewidentnie, że na moim miejscu są brania, a u prezesa nie ma brań. Czyli albo to jest kwestia miejscówki, wyboru miejsca lepszego. Albo to, że prezes zasypał kukurydzą i wchodzą mu leszcze. No, tak się prezentuje rybka. Chodź. Już się naprężył. Och. Nie chcę. Zaraz wrócisz do wody. Taki już skurczu dostał. O. Nieduża. Ale waleczna. Silne są te ryby tutaj. Tak jak widzieliście. Mimo swojej wagi. Woda czysta. Fajnie się to prezentuje, jak się z pontonu patrzy na rybę, jak ucieka. Pomiędzy zielskiem. No i znowu bałwanek. Tonąca 20 mm plus pływak 15 mm. Zestaw położony w mule, w środku rowu. Na 4,5 metra. Rośnij, żebyś był większy za 5 lat, po ciebie wrócę. Co on tu działa? Co to było? Takie pomielone raki, końcówki, nie? Zobacz tu. No raki na pewno. No przecież tu jest normalnie raki i ten, i małże też. Tu masz jakaś ręka, noga raka. No małe raczki w pieprze. I muszle. I muszle, no bo tam jest też. Takie świecące. Zobacz. No. W końcu też, zobacz tu. No widzę. Tu. No. Muszle wpierdzielają i raki wpierdzielają.
ty masz? Już wiesz, dlaczego nie miałeś tego? Czemu tu od wczoraj brania nie było? Ale weź to ładnie na matę, weź to, Wojtek. Ale jakby to? Weź to, Wojtek, na matę, bo cię znowu pojadę. Ja by się naczepił? Zjedźcie z deku. Zobaczcie. Od wczoraj nie miałem brania na tej wędce. Dlaczego? Bo łapałem na żywca. Nie, żartuję. Przez przypadek się leszczyk Krąpik zawiesił, zahaczył, zdech, a ja nawet brania nie miałem od wczoraj. Teraz muszę ładnie na matę go położyć, odhaczyć, plinikiem odkazić, żeby czasami konkurencja nie miała nic przeciwko, że się źle z rybą obchodzę. Także idę na matę i... Delikatnie, bardzo delikatnie trzeba. Idziemy. Branie! Ja pierdzielę. Takie rolady tylko na Gryżycach! Nie! Znowuż bałwanek z pop-upem, czwarte branie, minęło półtorej doby, jestem mega szczęśliwy, bo chyba na Gryżycach jeszcze tak nigdy w życiu nie miałem, od 8 lat jak tu wędkuję, żeby mieć 4 brania w półtorej dnia, został już sam pop-up na włosie, weźmiesz ten wędkę? Mhm. Ja wezmę ten. Ale sobie... wszystko jeden rocznik, Wojtek. No, wszystko to samo. Tam jeszcze kulka została. No, zobacz. No. O, tu jest kawałek podbieraka tonącej. Nie ten. Nie ważymy ich, ale tak na oko 7-8 kilo. Takie biorą. Czekamy cały czas na większe. Sypię cały czas tylko i wyłącznie samymi kulkami. Żadnych ziaren. 20-30 kulek dziennie. Na zestaw tak rozsypuję troszeczkę dookoła. No i wchodzą do tego rowu. Nawet zauważyłem, Wojtek, że sypiesz kulki 20 i 16 pomieszane, że nie no, tylko 20. No, pomieszałem takie mniejsze i większe trochę. No, ja samymi 20 wsypałem, to u mnie będą brały większe. Tylko najgorzej, że ja mam tylko w nocy będę wędkował. Weźmiesz ten? Tobie? Tak. O. Ładnie wybarwione. Widzieliście akurat branie na żywo, bo postawiliśmy kamerę tym razem na wędki. Tym razem nie miałem kamery na głowie, tylko chcieliśmy tutaj pokazać wam, jakie są brania na Gryżycach.
widzieliście przed chwilą. Tutaj nie ma pik-pik, srik-srik. Tylko jedzie, opad, odjazd czysty. Ciskanie się, tylko tu jest rolada pełna. I tak biorą karpie na Gryżycach. No. Zaprezentujemy go. O, tak wygląda kolejny. Ten chyba jest najmniejszy ze wszystkich. Myślę około 7 kg będzie miał. Uśmiech, Wojtka. Jestem bardzo szczęśliwy, bo trudno tego to opisać na filmie, ale ryby tutaj są chimeryczne. Znaczy w ogóle cała woda jest chimeryczna. Złapać tutaj rybę to niekiedy się czeka nawet miesiąc czasu i można tutaj wrócić bez piknięcia do domu. Niekiedy właśnie wezmą po jednej dobie, niekiedy po 5 dobach, a tutaj rewelacja na tej zasiadce. Mamy drugi dzień zasiadki i już jest czwarte branie. 3 ryby na macie, 4 się spięła. Mega szczęśliwy. Mimo, no to ja... mimo tego, że 7-8 kilo ryby biorą. No to Wojtek, gratulacje od kamerzysty. Dobra, wypuszczamy go i wypuszczamy. Jedziemy po Murzyna w końcu. Murzyn czeka na prezesa. No, twój wybór. No, ale tu jedziemy w dwójkę, nie? No. No to się radzi już, a podbierak. No już tak. We'll be right back.
pokażę wam teraz rybę, którą dzisiaj złowiłem około godziny 12 w południe. Widzieliście haul. Branie na żywo udało się nagrać. Musiałem rybę na poczet filmu włożyć do worka karpiowego, mimo tego, że był dzień i nie musiałem tego robić, ale byłem sam, nie miał kto. Adam dojechał, musiałem czekać na Adama. Adam dojechał i teraz właśnie pomoże mi, bo nagrywa, żebyście mogli to zobaczyć, jak ona wygląda, zrobi mi ładne zdjęcie, myślę. Jak ładnie, jak ładnie poprosisz. Adam najładniejsze zdjęcia robi. Rybka ma wagę, tam chyba było 10700, z tego co pamiętam, już po odjęciu worka, 2,5 kilo. Kurczę, mogłem zważyć z workiem, by miał, czekaj, 11 plus 2,5. No teraz będzie wariat, odpoczął. Czekaj chwilkę. Tak, obiektyw pochlapał. O, o. Chodźcie, zobaczcie, podejdź bliżej. Zobaczcie to. To jest nic więcej jak same muszle pomielone. Czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Ryba w worku 6 godzin. Patrzcie, to jest niesamowite. To są same. Czekaj, bo ostrość złapie. To są same skorupki muszli. Zobaczcie, co one tutaj jedzą. To, co mówiliśmy z Adamem w piątej części naszego brazylijskiego serialu, jak łowić karpie. Masakra, ty. No zobacz. Ile mają naturalnego pokarmu? To są same muszle, one tu... Ale jedno mnie cieszy, że punkt G jest traktowany przez te ryby tutaj jako właśnie coś takiego, bo widać, że on to musiał jeść w przeciągu, nie wiem, 50 godzin i strawił to, czyli teraz na dniach one bardzo mocno żerują na muszlach i punkt G im pasuje przy tym wszystkim. No ale świadczy też o tym, że jednak są w cyklu ostrego żerowania, no tak. Ale zobacz, takie małe muszelki to są. Zobacz, to są takie malutkie, to nie jest pomielona muszla, to ona jest cała teraz. Zrobimy zdjęcie za chwilę, wiesz? Dobra. Lepiej wyjdzie. Tylko go wyciągnę. Tyle masakra, nie? Z tą muszlami. Widziałem różne muszle, że się, wiesz, opróżniają muszlami, ale ten to przerósł. No, najczęściej to są te duże pomielone, a tutaj po prostu jakimiś trochę wypoczęty, to będzie, o, szalał. Będzie ciężko zaraz. Zaraz wrócisz, będziesz grzeczny, to szybko wrócisz do wody. A jakbyś nie grzeczny, to na kotlety cię zrobię. Żartuję. Żebyście tego na poważnie nie brali, że pójdziesz na wędzarnię. Silny był, widzieliście na filmie, podczas holu. Nie mogłem sobie z nim poradzić. Ciągał mnie pontonem. Czekaj, bo tak jakoś nie widać jego wielkości tutaj z tej perspektywy. No, no taka 10,5. Wielkość jego jest... Jaka jest. Ale ładny, taki typowy na grzysach, takie ciemne... Ciemne karpie. Tak patrzę, czy go znam, ale nie kojarzę sobie, bo... Fajno ma tutaj z tyłu taką dużą łuskę na tym. Chyba karp dziewiczy, pierwszy raz ukuty. Dużo takich tutaj pływa. Dużo chyba nie. Nie mówmy, bo zaraz przyjedziecie i będziecie tu wędkować. Nie będziemy mieli miejsca na położenie zestawów. Nie, przyjedziecie na Gryżyce. Zapraszamy. Przez dwa tygodnie nie zrobicie brania, to szybko wam się odechcą Gryżyce.
bo my tak często mamy z Adamem tutaj. No a jeszcze napotkacie gro turystów i kładowców. Dobra, i będziemy przedłużać, bo widzę, ryba jest, była grzeczna na rękach. Wypuszczamy ją. Tak jest. I za chwilę zrobimy zdjęcie tych muszli fajnych. Dobra. Płyń po murzyna. Po murzyna, Michałka, Jetta, Grześka. I przyprowadź mi je tu jutro. No, jestem zadowolony. 5 brań w 2,5 doby. A widać, ryby żerują mocno w tym tygodniu. Jak nie na Grzyżycach, co? No. Czuję się jak na komercji. Takie coś można spotkać na Grzyżycach codziennie między ludźmi chodzącymi na górę piachu i dziećmi jeżdżą sobie na krosach i na kładach. Tu akurat jeden przyjechał, a wyobraźcie sobie, jak ich tu nieraz przyjeżdża 5 albo 6, a PZW nic z tym nie robi. I znowu będziemy k***a pić przy nagrywaniu, a tym razem nie rudą, tylko kompocik. Lepsze z tym, no, z Fantą. Takie Donaldowe lekko. to tak, panowie. Jest dzisiaj sobota. We wtorek miałem ostatnie branie. Czyli minęło cała środa, cały czwartek, cały piątek, no i pół soboty. Nieprzygotowany. Nieprzygotowany jesteś do rozmowy. Wiesz, że zawsze my nagrywamy na żywo, nie przygotowujemy się. 4 dni minęły, 4 doby od ostatniego brania. Namówiłem Adama, żebyśmy troszeczkę wam tutaj porozmawiali na ten temat, bo chcielibyśmy się podzielić z wami tutaj doświadczeniami, znaczy naszymi przemyśleniami. Co się stało, że tak się stało, że tak dobrze żarło? 5 brań w 2,5 doby, wszystkie w dzień, w nocy żadnego i nagle koniec. Popsuło się. Znaczy... Adam, no ja powiem tak, no nie wiem, co Wojtek wcześniej tutaj opowiadał, bo tutaj w tej Big Brotherowni, te w cudzysłowie, zwierzał się przed kamerą tutaj. Bo no, ja byłeś w pracy. No, ja zawsze byłem w tym momencie w pracy. Przyjeżdżałem tutaj do niego o 18:00 tylko i wyłącznie na nocki. Ja nie miałem do tej pory od poniedziałku żadnego nawet brania nie miałem, więc przyjeżdżam tutaj cały tydzień bez brania. No, co ja myślę na ten temat? Ja myślę tak, że no, szczególnie było widać to po tym ostatnim karpiu, że te ryby ewidentnie były w łowisku, miałeś te ryby w łowisku. Ja przypuszczam, że mogłeś popełnić trochę błąd, to co rozmawialiśmy na pontonie, jak wywoziliśmy przed chwilą mój zestaw, że po każdym braniu za mało troszeczkę dosypałeś. Że staraliśmy, wiem, że starałeś się tutaj zachować jakiś umiar, żeby tego nie przedobrzyć, ale ja uważam, że te ilości, które ty wrzuciłeś do wody po każdym braniu, jeżeli tam faktycznie były takie szóstki, siódemki, które to wyżerały, a było widać po tej 11, ta ryba miała ponad 11 kg, ile ona miała naturalnego pokarmu, to ewidentnie te ryby były w fazie żerowania. I one po prostu mogły stwierdzić, że w tym rejonie no już nie ma nic dla nich atrakcyjnego, szczególnie, że zmienił się jeszcze wiatr w międzyczasie i rozpogodziło się. Ten okres, kiedy miałeś te brania, no trzeba zauważyć, że było w nocy dużo zimniej, no i w dzień nie było takiego słońca jak teraz, 30 stopni, tylko w dzień było 15-17 stopni. Było wtedy chłodno, dużo bo chłodniej. Woda parowała, było ewidentnie widać, dokładnie, no i inny klimat był niż to, co się stało w środek, dokładnie, czwartek. Ja przypuszczam, że ta ryba w tym momencie dosyć ostro żerowała. Ty jej nie zatrzymałeś w łowisku
i ona przy okazji zmiany tego wiatru i kierunku wiatru i zmiany warunków atmosferycznych wyniosła się w inną część zbiornika. Też sądzę to po tym, że no, mówiłeś mi, że siedzi tam między wyspami jeden z naszych kolegów, znaczy, który wczoraj przyjechał, tak, na jedną nockę. Na jedną nockę, który tam wędkował i w nocy zrobił dwa brania, gdzie ja tutaj przez tydzień czasu siedzę i nie mam ani jednego brania w nocy. Ani trzeba ja, ani ty, zaznaczyć, dokładnie. Że Adam wędkuje tylko w nocy. Nie? Ja tylko. Bo musi z wędki rano o 6 rano zwijać, jechać do pracy. Dokładnie. Wraca tutaj do mnie o 16-17. No ale ewidentnie było widać, że te wszystkie ryby, wszystkie brania, które ja zrobiłem, to było od 7 rano. Bo to jak ty pojechałeś, to dobranie było, jak ty wyjechałeś, no to było... No zaraz po tym. No, 7 rano, nawet przed, w 6:30. 12 w południe i 16-17. No wtedy, kiedy ja praktycznie przyjeżdżałem, tak, za każdym, zestawy, przed wywózką akurat... nawet kilka razy się załapałem na branie. Także no tutaj, no tak jak widać, to, no teraz telefon mój dzwoni, nie wiem, czy będzie słychać w tle. No ale tak to jest, jak się nie przygotowaliśmy do tego nagrania. Nie ściszyliśmy, ale no tak jak tutaj wspomniałeś, no wszystkie brania były w dzień, tutaj z tej części zbiornika. No i teraz kwestia jest tego, czy te ryby po prostu przeniosły się do innej części zbiornika, czy one po prostu tu są, a już przestały żerować. Ja uważam, nie wiem, co tutaj na ten temat myślisz. Moja teoria jest taka, że tych ryb tu nie ma. Czyli się jednak przeniosły do innego. Przeniosły się w inną część zbiornika. Ja w ogóle uważam, że tutaj na Gryżycach, bo to mówimy o Gryżycach, a nie tam nie można tego brać, nie Ugólniać do każdej wody. Nie porównujcie tego, co my tutaj gadamy, do swoich wód, bo tutaj jest, tak jak wspomniałem na początku, to jest ewenement, jakaś trójkąt bermudzki czy coś, nie wiem, ale tutaj ciężko rozkminić brania na Gryżycach. Ja uważam, że tych ryb tutaj nie ma. Jeszcze ci wejdę w słowo. Trzeba powiedzieć, że wędkujemy na tej wodzie no ty troszeczkę dłużej, ja około 5,5 roku, tych ponad chyba 7 lat. No jeśli tak będzie 7-8. Spędziłeś już na tej wodzie. No i dalej obydwoje twierdzimy, że w żaden sposób nie potrafimy tej wody w żaden sposób na tyle przeczytać i na tyle rozkminić, w cudzysłowie rozkminić, żeby przyjeżdżamy o tej porze dnia, o tej porze roku, przy takiej pogodzie, przy takim wietrze, siadamy w tej części zbiornika i mamy brania. No nie mamy takiej recepty na ten zbiornik, nie udało nam się przez taki długi okres czasu tego nabyć, więc to też świadczy o tym, że ta woda nie jest łatwa. Ci, co tu byli, sami mogą pewnie to potwierdzić, że jest tak duże zróżnicowanie terenu, że ciężko sobie pomyśleć, gdzie ta ryba mogłaby się w ogóle przemieszczać. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, no ilość naturalnego pokarmu. Ja jak zobaczyłem... Co ten karp miał w worku, ile tych wszystkich pomielonych muszli, tego wszystkiego, no to powiem szczerze, że jak nam wędkarzom konkurować z takim naturalnym pokarmem, no to jest bardzo ciężko. I teraz, no ja dlatego uważam, że za mało żeś sypał tego punktu G po każdym braniu, bo jednak ta ryba może by tutaj została. Takie moje zdanie. Mi się w ogóle wydaje, że na tym zbiorniku, właśnie tak jak powiedziałeś, ryba ma tyle żarcia, że nawet ściągnąć rybę kulkami mija się z celem. Ja dochodzę do tego wniosku po 7-8 lat wędkowania na tej wodzie, bo niekiedy już różne, i ja, i Łukasz, i inni karpiarze, którzy tutaj siedzieli, już różne taktyki próbowaliśmy. Niekiedy starałem się na różnych zasiadkach dużo sypać. Przez 5-6 dni sypać. Mówię, ściągnę rybę i nie dawało to efektu. Mhm. Łukasz sam, wiesz, niekiedy po 30, po 40 kulek dziennie sypał. No, jak weszły, to weszły i były brania. Ja sypałem podobnie, no na pierwszy dzień tam może troszeczkę więcej, w drugi, trzeci dzień już mniej, ale starałem się właśnie dosypywać po każdym braniu po 2-3 garście kulek, żeby utrzymać tą rybę w łowisku. No, ty twierdzisz, że się nie udało, że ta ryba odpłynęła, ale zmierzam do tego, że właśnie jest tyle żarcia w wodzie, że czy te kulki proteinowe są w łowisku, to one nie potrafią tych ryb ściągnąć, bo zauważyliśmy, ja dzisiaj rano też zauważyłem bąblowanie karpi na środku zbiornika, gdzieś 50 metrów od mojej miejscówki. Było widać spławy karpi, było widać bąblowanie ewidentne, były ścieżki nawet widoczne z bąbli, ale te ryby nie wpływają tutaj w ten mój rów, bo mają tyle żarcia tam w tym mule, gdzieś tam na skraju tych wypłyceń, że one nawet nie wiedzą o tym, że tutaj są kulki w wodzie. Ja tak uważam i mi się wydaje, że cały jakby taki sukces brań na tej wodzie to jest taki, żeby znaleźć się w odpowiednim czasie, że wieje prosto w pysk przez 5 dni,
siadasz w tym miejscu, gdzie te karpie ewidentnie... Nie, wszyscy wiedzą, o co chodzi. No, wieje nam w pysk, siadamy przez po 5 dniach na nawiecznej i no wiadomo, ryzykujemy, że te ryby może są w tym miejscu, w tym rowie. No mi się udało na początku, że one tu były i były brania. Znaczy ja przypuszczam, że to nie była tylko kwestia wiatru. W tym, co ty mówisz. Wiatr na pewno tu się mocno przyczynił, że jednak nawiewał tą wodę, natleniał tą wodę i pobudził te ryby do żerowania, ale nie w 100%, tak? Czy to nie jest tylko i wyłącznie to. Druga rzecz była zmiana tej temperatury, co powoduje właśnie, że karp odczuwa tą różnicę temperatur i zaraz będą ludzie mówili nie temperatury na zewnątrz, ale też się zmienia od razu temperatura wody. I on dostaje sygnał, że robi się chłodniej, więc trzeba przystąpić do żerowania. I tutaj ty jak masz jak najbardziej rację, ale ja nie do końca się zgodzę z tym, że nie opłaca się nęcić tutaj na tym łowisku. Ja uważam, że tutaj trzeba by nęcić, ale bardzo długofalowo. Nie takie nęcenie, znaczy, tak się przyzwyczaja się dokładnie, bo my jej nie ściągniemy w jeden tydzień czy w dwa tygodnie w to miejsce. Ale jeżeli będziemy tutaj sypali w jedno miejsce miesiąc albo i może dłużej... Nawet nie dużej ilości, nie? Dokładnie, ale cały czas w tym samym miejscu, to jesteśmy w stanie tą rybę nauczyć do tego, żeby ona przypływała w to miejsce. Kwestia jest jeszcze dodatkowo właśnie tego, czy jest żerowanie, czy ta ryba jest w fazie żerowania, czy nie. Bo może ona może odwiedzać te miejsca, gdzie my będziemy ją tam nęcić i przygotowywać, ale przejdziemy na tydzień tygodniową zasiadkę i ona w ogóle tego miejsca nawet nie będzie odwiedzała, bo nie ma fazy żerowania, ona po prostu małym wydatkiem energetycznym by się poruszała, tylko żeby skubnąć jakiś tam naturalny pokarm, którego ma tutaj dużo i ona nie przypłynie w to miejsce, gdzie na przykład nasze kulki mogą lepiej smakować i są na przykład bardziej energetyczne lub tego... W taki sposób to działa, tak? No, to jest temat rzeka. Możecie tutaj nam tutaj zarzucić dużo różnego rodzaju. Każdy może to interpretować po swojemu. My to interpretujemy, ja to interpretuję w taki sposób, Wojtek taki. Już widzicie, że mamy troszkę odmienne zdanie. Przypuszczam, że wy będziecie mieli jeszcze bardziej odmienne zdanie, ale zapraszam wszystkich na Gryżyce. Niech przyjadą, spróbują właśnie swoich sił tutaj. No, my wiemy, że nieraz tutaj spędzamy ponad 2 tygodnie w jednym miejscu bez brania. A nieraz jest tak, że przyjedziemy, łowisko w ogóle nieprzygotowane, trafiamy na tą miejscówkę, gdzie te ryby tam przebywają i jest, tak, jest ta ryba. Dlatego na przykład ja na tą noc zaryzykowałem i wywiozłem bardzo daleko, pod wyspę. No nie wiem, czy będzie to widać, ale... No nie wiem też, ale... Za moimi plecami tam 220-240 metrów stąd jest wyspa. Dokładnie, bo kierunek wiatru nam się zmienił, mamy już zachodni, czyli w plecy wieje w kierunku właśnie wysp. No teraz jest akurat tafla, ale cały dzień wiało wszystko... Dokładnie. W tamtą stronę. I stwierdziłem, że jednak ten wiatr, nocy są troszeczkę chłodniejsze i ten wiatr może nagonić właśnie odpowiednią temperaturę wody, dobre natlenienie i ta ryba może być w tamtej części zbiornika. Jeżeli by się potwierdziło, że na tamtej najbardziej skrajnej wędce będzie dzisiaj w nocy branie, no to rewelacja, to potwierdza się nasza teoria, nasza teza, ale czy tak będzie, no pozostaje tylko czekać i po dzisiejszej nocy zdać jakąś relację w tej kwestii. No bo zobacz, jeżeli tak ci taką ciekawostkę powiem. Pamiętasz, siedzieliśmy tutaj w czerwcu, tak samo prawie jak teraz, może nie tam 7 czy tam 6 dni, ale siedziałem... Znaczy chyba, ja 7 nocy teraz siedzę. No, siedziałem tu chyba z prezesem 3 albo 4 dni. Też miejscówka tak samo przygotowana jak ta na początku. Mhm. Zero brań i jeszcze raz zero brań po 4 dniu. Wywiozłem jedną wędkę 100 metrów dalej, czyli wziąłem sondę, mówię, kurczę, no tu nie ma brań w ogóle na 2 kije. Wsiadłem w ponton, sonda, wywiozłem jeden zestaw na pamięć, w sensie takim, że wiem, że jak są wypłycenia, które mają wysokość 2 metry, wszystko schodzi to do 4-4,5 metra, kończy się zielsko i w tym miejscu kładę zestaw, 10 kulek dookoła, na zestaw, rozsypane i nagle w nocy, nie, to było, przepraszam, to było w południe, karp 13 kilo. Nie? No to też może być tak na przykład... Ale zobacz, tu zmierzam do tego, że tu przygotowujesz sobie miejsce, karmisz to miejsce, chcesz, żeby te ryby tu były i wszystko jest idealnie, książkowo i nie ma brań, wywozisz 100 metrów dalej, bez żadnego nęcenia, bez niczego, punktowo 10 kulek na zestaw. Ale to by potwierdzało to, że ryba, która nie jest w fazie intensywnego żerowania, ona nie opuszcza swojego stanowiska, w którym czuje się najbezpieczniej. A gdzie ona się czuje najbezpieczniej? W tych roślinach, tak? Czyli ona była w tych roślinach, tam sobie spokojnie siedziała i
nie szukała pokarmu daleko, czyli nie odpływała tam, gdzie w tą miejscówkę, którą ty przygotowałeś, na przykład 100 czy tam nawet 20 metrów, tylko ona w około tego pasa roślinności szukała tej naturalnego pokarmu, żeby jak najmniej energii stracić, najeść się na tyle, żeby to wszystko dalej funkcjonowało, ale nie było takiego pobudzenia u niej, takiego biologicznego, tak? Pobudzenia, że ona ma wejść w fazę żerowania, że ma tego pokarmu przyjąć dużo więcej i ona wtedy zaczyna szukać tego pokarmu, tak? Ona, no takie jest... No, czyli to by się składało do tego, co ja mówię cały czas, że ewenement i cały sukces polega na tym, na Gryżycach, żeby znaleźć miejsce, gdzie one w danym momencie się znajdują. Człowieku, to weź tu na tej wodzie znajdź i, dobra, znajdź i rozkmin karpie, to. Znajdź karpie, gdzie one są, połóż tam zestawy. Nawet nie trzeba nęcić, nie wiadomo ile. No to jest, i one tam ale wezmą. To jest przepis na każdą wodę. To jest przepis na każdą wodę. Jeżeli znajdziemy miejsce, gdzie są te karpie, no to jest przepis na każdą wodę. Jeżeli znajdziecie miejsce, gdzie te karpie są i położycie zestaw w tym miejscu, gdzie one są, to one nie muszą żerować, one prędzej czy później po waszą przynętę się schylą, tak? No to jest przepis na każdą wodę, niestety. Zajedziecie i nie macie brań, to moim zdaniem na tej wodzie to trzeba od razu zmieniać miejsce i nawet bez wcześniejszego nęcenia rozpocząć zasiadkę na drugi dzień w innym miejscu. No a dlaczego angielscy wędkarze, karpiarze są bardzo mobilni, tak? Oni właśnie bardzo mocno patrzą się, z której strony wieje wiatr, mierzą temperaturę wody. No wiadomo, że u nich ta populacja karpia jest zupełnie inna niż u nas. Tutaj oprócz tego, że mamy mało tych karpi, to jeszcze walczymy właśnie cały czas z naszą edukacją i nauką, rozkminieniem tego całego łowiska. No i oni przemieszczają się, wiatr się zmienia w drugą stronę, oni przemieszczają się w inne miejsce i szukają ryby, tak? Czyli oni dokładnie, w cudzysłowie i w przenośni, szukają ryby. Jeżeli znajdziecie tą rybę, zlokalizujecie ją, to już można powiedzieć, że macie 70-80% sukcesu. Teraz tylko perfekcyjne położenie zestawu, żeby nie było dobrze skonstruowany zestaw, perfekcyjnie położony zestaw i 90% sukcesu. Ale no to jest... No właśnie, i o to chodzi, tu mi się tak wydaje. No ale widzisz, nam się wydaje, że robimy to wszystko dobrze. No zobacz. Kolega siedział od wczoraj jedną nockę między wyspami z tamtej strony, zrobił dwa brania. Ja od 3 dni, czy od 4 prawie, nie mam brania. Tak jakby ta ryba była z tamtej strony. No zobaczymy. Ja wywiozłem jedną swoją wędkę na noc właśnie w drugą część zbiornika. Ja jedną swoją dałem trochę dalej. Zaryzykowałem, nie lubię tak robić, bo jak mam przygotowane miejsce, to ja lubię na siłę czekać nawet 2 tygodnie w tym miejscu, że one muszą tu przyjść, ale zaryzykowałem i jedną wędkę przewiozłem o jakieś 50 metrów dalej. Ale zobacz, no, nasze poglądy co miesiąc nawet się potrafią zmienić. Cały czas idziemy do przodu, rozwijamy się i to może się okazać tak, że będziemy na Gryżycach w taki sposób, że teoretycznie przygotowujemy sobie jedną bankową miejsce, które cały czas nęcimy, długofalowe nęcenie i tam siadamy sobie, kiedy sobie tam chcemy, a pozostałą część roku będzie trzeba na tym łowisku szukać, gdzie ta ryba w danym miesiącu może się znajdować i teraz trzeba będzie rozkminić, czy to zależne jest od wiatru, od temperatury, od czego to jest, od czego najbardziej zależne, tak? Bo może też od fazy Księżyca. Na przykład, nie? No, to już jest temat rzeka. To ja już jest nie temat powiem, rzeka. Ile my na ten temat już z Adamem rozmawiali tutaj. Ile whisky przy tym wypili. Nocne tutaj dyskusje, jakie były o 23, 24 i o 1 w nocy. Dlaczego na Gryżycach tak, a nie inaczej? Na Księżyc, na to, na wiatr. Nie ma reguły. Także dostaliście teraz taką wiedzę w promilu, można by rzec. W bardzo małym promilu. A ogólnie zapraszamy na Gryżyce, jak chcecie spróbować swoich sił. Bo tak jak Adam wspominał, że są w Polsce fachowcy, którzy po jednej zasiadce potrafią stwierdzić, gdzie jest ryba albo na którą kulkę bierze ryba na danej wodzie. Także zapraszamy i no ja może tak wam się uda, bo nam się przez 7 lat nie udało rozkminić tej wody. I nie wiem, ja do tej pory na przykład nie wiem, która przynęta jest tutaj najbardziej skuteczna, bo do tej pory najbardziej mi się tu sprawdzał Donald i Czarna Mamba. Od tego roku no Wojtek bardzo dobrze powędkował na punkt G. No ale to mówię, no to jest, i jak czytam nieraz fora i widzę, że ktoś pojechał na jedną czy tam dwie zasiadki i stwierdził, że jakaś kulka bądź nie tylko kulka jest łowna bądź nie, czy to łowisko jest dobre bądź nie po jednej zasiadce, no to ja podziwiam takie osoby, które potrafią w tak szybkim tempie rozpoznać tą wodę, rozpoznać tą przynętę i w ten sposób... Nie, to może być coś takiego, że załóż sobie... przyjmij taką sytuację, że gość siedzi na wodzie, tak jak ja siedziałem od niedzieli do wtorku, tutaj. Rewelacja, nie? No tak. Kurczę, 5 brań, no chyba pobiłem rekord, jeżeli chodzi o Gryżyce, w ilości brań w przeciągu 2 dni, 3 dni. No to nigdy tak nie miałem na Gryżycach, żeby zrobić 5 brań w 2,5 dnia.
I dlatego uważam, że za mało sypałeś. I wyobraź sobie, gość wraca do domu i twierdzi, ty, rewelacja, nie? Punkt G, działa na grzyżycach, nie ma bata, nie ma lepszej kulki. Rozkminił wszystko i ten, a zobacz, siedzę następne 3-4 dni, nie ma ryb. No i punkt G jest niedobry. No, tak by można było stwierdzić, nie? No tak. Także z tymi przemyśleniami zostawiamy was. Mam nadzieję, że za chwilę zobaczycie przepiękny hol, bądź u mnie, bądź Wojtka. Może nie za chwilę, ale tak w nocy albo nad ranem. No ja życzę Wojtkowi, żeby w końcu tego murzyna po 3 latach złowił, a ja sobie samemu życzę, żebym jeszcze większego tutaj nieznanego karpia złowił niż murzyn. Także no, bo co ta woda w sobie skrywa, to nikt nie wie. A my podejrzewamy. Piękne zakończenie zasiadki. W końcu mi w nocy udało się złowić karpia. Karp waży 8900 dokładnie. No przepiękny. Złapany o pierwszej w nocy przy deszczu. No teraz też właśnie skończył padać deszcz. Nie wiem, czy za mną widać jeszcze resztki tęczy. No cudownie. Udało się. Teraz będzie czas na przemyślenia. I no ja na razie na tą chwilę wiem, że sprawdziło się to, co przemyśleliśmy wcześniej, że te ryby mogły przenieść się w inną część zbiornika. No ale na to podsumowanie to za chwilkę. Teraz szybko wypuszczę karpia i czas, Wojtek, podsumować tą zasiadkę. Dla ciebie bardziej udana, dla mnie trochę mniej. Ale jeszcze tutaj wrócimy na ze 2-3 nocki, tak mi się wydaje. Teraz idziemy go wypuścić do wody. Przepiękne, silne karpie na grzyżycach. Pięknie. Dzięki Wojtek za pomoc przy holu tej ryby. Pierwsza w nocy, lało jak z cebra, ale że mi obiecałeś, to musiałeś być moim sterowniczym. Wiosłowałem pod wyspę. Dzielnie, także super. A odległość pod wyspę to nie jest tak wcale blisko, bo około 270 metrów. I jednak, to tak jak mówiłem, no ale to podsumujemy na spokojnie sobie teraz za chwileczkę. Przepięknie, jeszcze tęcza nas żegna. Szkoda, że nie z murzynem. No, koniec zasiadki, jedziemy do domu. No podsumowuj w końcu tą swoją udaną zasiadkę. No dla mnie była udana do wtorku, tak jak mówiliśmy, od wtorku się zmienił wiatr, zmieniła się pogoda. I przestały ryby tutaj brać, gdzie miałem przygotowane swoje stanowisko, swoją miejscówkę. No ja przez 7 dni nie złowiłem, znaczy przez 7 nocach nie złowiłem żadnej ryby. No ostatnia noc to nasze przemyślenia i analiza całej tej sytuacji, dlaczego tych ryb tu może nie być i dlaczego nie łowimy ich też i w nocy, ani ty ich nie miałeś w nocy, ani ja. No wywózka zestawów, zupełnie inną część zbiornika, no przyniosła rezultat od razu przy, tak, dokładnie. Bez nęcenia, dokładnie. To była miejscówka, gdzie nie było nic nęcone, nic przygotowane, położony zestaw, 2 garście kulek na tym zestawie wysypane. Kulki mieszane, 20 z 16 były wymieszane i tak było zanęcone ta miejscówka. No i jak widzieliście przed chwilą, no przepiękny karpik, niecałe 9 kilo. Cieszył. Szkoda, że w takich warunkach był holowany i nic się nie udało nagrać tego holu całego. No, lało jak z cebra. No tutaj Wojtkowi muszę podziękować za dzielne wiosłowanie i pomoc przy tym holu. Powiem szczerze, że nawet samemu mi się tak, jak myślałem, że taki deszcz trzeba będzie po niego płynąć, to aż mi ciarki przeszły. No ale liczyliśmy na to, że w takich okolicznościach może akurat będzie i ten murzyn. Niestety murzyna nam się na tej zasiadce nie udało złowić. No ale przyjeżdżamy tutaj, ja myślę, 2 dni przerwy i jesteśmy tu z powrotem. Dokładnie. I teraz jesteśmy mądrzejsi o to, że musimy obserwować bardziej to łowisko, wodę. Bardziej wodę, wiatr i zachowanie się całego środowiska, żeby nie siedzieć właśnie 5 dni bez brania. Dzięki Wojtek za udaną zasiadkę, jak i dla ciebie, tak i dla mnie. Do zobaczenia nad wodą.